Witam w kolejnym materiale na kanale Antyfakty. Łukasz Jekier, ze mną Filipek, po wygranej walce, można powiedzieć, deklasacji Adriana Ciosa, tak? O, deklasacja, a ty oglądałeś walkę? Nie. No, deklasacja to nie. Jakby tak to... powiedzieli mi tutaj, zaufałem ludziom. Tak? Tak ci powiedzieli? No to była. Nie, no, nie, ale jednogłośna była, tak? Jednogłośna była. Parę razy mnie mocno trafił, ale no, też nie na tyle, żebym, wiesz, jakby czuł, że przegrywam. Okej. Okay. Zaskoczył cię Adrian czymś? Zaskoczył mnie, że nie poddał się parę razy, a wręcz miał taki instynkt, że oddawał ciosy. W sensie na takiej zasadzie, że już na skraju wycieńczenia jeszcze machał łapą i mnie to trafiało, nie? To było takie, no, że nie. Adrian powiedział, że dużo miał jeszcze tlenu ogólnie na tą walkę. Że ja miałem? Że on miał dużo tlenu. No, nie miał nawet w połowie, wydaje mi się, tyle co ja, ale... No, dokończył tą walkę, więc można powiedzieć, że w sumie kondycyjnie to on się chyba przygotował na te 3 tygodnie, co on trenował. Powiedziesz, że to jego pierwsza walka taka stricte w stójce, nie? No tak, no tak, ale wydaje mi się, że... Bo wiesz, bo on ma te krótkie takie ręce, krótsze niż ja, i jak on tak machał, to mnie raz tak mocno trafił, jak już go chciałem skończyć. I miałem takie, że okej, lepiej sobie tą walkę, wiesz, dokończyć mądrze. Adrian, rozmawiałem z Adrianem i on powiedział, że i tak ma dominację w 7-7 i może w MMA każdego zniszczyć. Tylko czy on dostanie jakieś walki w 7-7 w MMA? Nie, powiedział, że Arka Tańcule może skasować, że zaczął go wyzywać, że nie lubi go. Tak? Rozdziwiło mnie to, no, że na Twitterze coś tam się cisną. Znaczy ja uważam, że ciekawa to by była taka, w sensie... Czy bym za nią zapłacił? Nie, ale tak, że... Ale na streamingu byś obejrzał. Tak, na streamingu za darmo bym obejrzał. A komu byś kibicował w takiej walce? Bo i do jednego, i do drugiego cię nie po drodze. Nie wiem. Kibicowałbym, żeby się znokautowali. Ogólnie, tak? Nie wiem. To są też inne osoby. I Tańcula, i Cios. Nie, totalnie inne są. Tańcula jest inteligentniejszy, ale taki bardziej sleeky. Cios to taki jest trochę, wiesz, chłopina jarzębina, ale wydaje mi się, że w głębi duszy nie jest zły. O Boże. Pytanie, gdzie wychodzi Mateusz Kaniowski z Szalonym Reporterem? Nie wiem i nie chcę. Jak ci się wydaje? Nie wiem i nie chcę wiedzieć. Co oni mogą razem robić? Bardzo ciekawy duet. Widzę, że... W dupę się dać? Czekałeś na taką opowieść. Jest, ale myślałem, że w ogóle w najśmielszych snach nie oczekiwałem takiej odpowiedzi. Już naprawdę. Możesz dać tytuł. Że Kanu i Szalony... Okej, dam takie. Okay. Specjalnie dla ciebie. Myślę, że ani Mateusz, ani Szalony nie będą zachwyceni z takiego tytułu. No, ale przynajmniej dałem ci pieniądze. Dałeś mi zarobić, tak? Tak? Dobra, ale jak patrzysz sobie teraz na Szalonego Reportera, to... No nie, 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 nie. Tak to nie. Tak to się nie bawimy. Tak to się nie bawimy. Ale zobacz, jak namiętnie rozmawiają ze sobą. Jest chyba coś na rzeczy, co? Ale denerwuje cię ogólnie sama postać Tomka, jak tutaj gdzieś przychodzi i mówi. On jest po prostu takim gościem, że wszędzie to musi mordę swoją pokazać, nie? On jest po prostu chorobliwie uzależniony od atencji. Jakby i... FOMO to się nazywa czegoś tak, nie? Nie, FOMO to jest chyba lęk przed tym, żeby... informacje jakieś ci nie uciekły ze świata, a on po prostu, tak, ale FOMO jest, wydaje mi się, bardziej takie internetowe, że scrollujesz, bo musisz wiedzieć, co się dzieje, a on po prostu jest uzależniony od lansu i od flexu. To mnie takie... Masz uczulenie na takich ludzi, tak? Co? Masz uczulenie na takich ludzi? No, w sensie, nie umiem takich ludzi traktować poważnie. Jak ogólnie podsumujesz galę z twojej perspektywy? Prime 10, jubileuszowa, wiele osób mówiło, że się Prime szybko wykolei, a w sumie jako druga federacja w Polsce dobili tej dwucyfrówki. Nie była taka zła ta gala, tak szczerze ci powiem, i nawet dość dobrze zorganizowana była. No, jakby nie był to poziom organizacyjny takiego przepychu fejmu, ale wszystko było dopilnowane, tak szczerze. Jakby, nie wiesz, ja się, nie wiem, czego oczekiwałeś, ja się nie będę śmiał, nie? No wiesz, oczekiwałem, że będę spać pod namiotem i mi nie zapłacą. Będziesz musiał krzemieniem zmiedzać ogień, tak, żeby sobie suma, co złowiłeś. Że ja będę musiał zapłacić, żeby tu wystąpić na tej gali. Ale mogłoby tak być. Nie, no wydaje mi się, że tam jak chwilę z nimi poogarniałem jakiś spraw. To trzeba, bo zaraz udławię się ze śmiechu, ale przełknę tę gorycz ości, która została mi tutaj zarzucona. Jak skomentujesz w ogóle? Czy Marianna ci się podoba jako kobieta? Bez komentarza. Nie, no pytam szczerze. Nie, nie. Wizualnie ci się nie podoba? Nie, totalnie. Według mnie jest ładna. Okej, no masz prawo. Mi się podobała bardziej przed operacjami.
A to nie widziałem przed operacją. Zobacz, bo warto zobaczyć. Okay. Przed lotami do Turcji, bo potem tak? Wykupiła sobie abonament. Ja też kiedyś będę musiał do Turcji pojechać. Ja też, to każdy będzie musiał. Proste. Jakby ja nie hejtuję, no może, może się komuś podobać, może nie. Ja tutaj wyglądam oczywiście, nie hejtuję, bo no, byłoby to płytkie i głupie. Każdy może sobie robić operację i wyglądać jak chce tutaj, jakby nie hejtujcie mnie, dobra? Proste. Dobra, a jak ogólnie oceniasz postać pani Marianny? Dziwna jest i jest hipokrytką, ale mam jakąś do niej nić sympatii. W sensie... Okay. A czym jest to kierowane? No jest tak śmiesznie odklejona, że uważam, że jest potrzebna we Freak Fightach. Ale oczywiście tylko i wyłącznie we Freak Fightach, bo jak ja widzę, że te wszystkie postaci Freak Fightowe myślą, że oni gdzieś będą jakimiś prezydentami, premierami i tak dalej. To tylko tak wiesz, żeby... No, ale niektórzy mają ego top, nie? Jakby tu... Ona ma na pewno. No tu we Freak Fightach to jakby spoko, ale wiesz, ale tak to nie. A twoim zdaniem przyszły prezydent Polski albo prezydent Polski powinien wiedzieć, ile jest województw w jego kraju? Na przykład to nie kumałem tego oburzenia, kurwa, że zadasz pytanie, ile jest województw. Było takie, było oburzenie, że ona się pytanie? Nie oburzyła na to? A że ona, tak, tak. No, ona się oburzyła, tak. No jak można nie wiedzieć, że jest 16 województw i 17 to jest mielickie. I nie, no jakby to nie jest w ogóle jakieś też pytanie takie podchwytliwe dla mnie. Ale ja bym nie zadał pytania, na które sam bym nie powiedział, bo to by było trochę głupie. Tak. Wiesz, zaczął wymieniać, nie wiem. Wiesz, jak są to na przykład te zagadki logiczne, co czasami wiewiór rzuca i tak dalej, że syn twojego szwagra jest twoim ojcem, ale jakby ty nie jesteś... No wiadomo, że można się wykoleić na tym. No oczywiście, bo to wiesz, jak masz umysł humanisty, to musisz trochę dłużej nad tym, wiesz, jakby poślęczeć, żeby to rozkminić. Miałem jeszcze pytanie do niej, kto był autorem tekstu naszego hymnu. No to Józef Wybicki. No to Wybicki. Nie, marszał, nie Dąbrowski, tak jakby to jakby tak, to powiem. Jakieś takie podstawowe pytania, które były... No totalnie, no mówię, ja bym nie zadał, wiesz, ciężko byłoby mi zadać jakieś pytania o jakichś ustawach, czy o mocy prawnej prezydenta, no bo musiałbym wygooglować, musiałbym się do tego przygotować, to było, tak wiesz, wpisałem trzy frazy. Kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, nie? W 2000... Czekaj. W czwartym. To czwartym. A w 2001 do NATO chyba. Tak, okay. Przystąpiliśmy. A nie, w 99 chyba do NATO. A nie w 2001? A nie pamiętam. To możecie poprawić. Jak się mylę, to przepraszam, ale ja nie chcę kandydować na prezydenta. Ja jeszcze jedna jest osoba, która chce kandydować na prezydenta i też bym zadał jej kilka pytań. Ale to się, ja daję ostatni. Ale to się oczywiście, moi drodzy, nigdy nie wydarzy. No tutaj Filipek oczywiście musi się porozmawiać. Czekaj, dobra, spoko. No to poczekajcie na mnie. Nie mam. Ja to jednak będzie spał pod namiotem. No. Czy jednak śpisz pod namiotem, tak? Kurwa, bo ja mam auto w naprawie. I no. Robię całe Znowu? Auto. No ale tym razem naprawdę wszystko już robię. Ja mi stare rejestracje ukradli. No stare, mi lusterka ukradli. No, się no dobra, ale lepiej lusterka niż rejestracje. No nie, wiesz ile lusterka kosztują, stary? Do Audi? Chłopie, 8 tysięcy na... Serio? Na tego, na... To lepiej rejestracje, bo chyba 200. 8 tysięcy kosztują jak na AC, nie? Mi to ziomek zrobił za 700, mój przyjaciel, ale wiesz, jakby... No to mocna zniżka. No, ale wiesz, jakbym chciał to zrobić na AC, żeby mi zniżek nie dali, w sensie, żeby mi nie policzyli... Bo wiesz, powinienem to zrobić w salonie, nie? Skoro no tak, auto jest z salonu. Ale chłopie, jak ja patrzę i na ile oni wszystko wyceniają w tym salonie, to ja już tam nawet oleju nie wymieniam. Po co? Po co sobie robisz koszta? Dobra, kiedy kolejna walka? I z kim? Dlaczego z Szalonym Reporterem i 2x2? Ty, take fan na Szalonego i... Słuchaj, to jest kwestia ceny. Ja dałem dość dużą cenę i ja nie wiem, czy oni się na to zgodzą, tak szczerze. Nie powiem, jaka to jest cena, ale to jest bardzo duża cena, której nigdy nie dostałem w Freak Fightach. Nie, też jakaś turbo, wiesz, największa na świecie, ale no ja na pewno tam nie wyjdę za psie pieniądze, bo ja wielokrotnie, wiesz, wychodziłem do kogoś za słabą stawkę i sorry, ale wiesz, ja na przykład za walkę z Amadeuszem Ferrarim lata temu to wziąłem, nie wiem, 1/4 tej garzy, co teraz w Prime, czy 1/3. Te pieniądze potem też wzrosły, nie? No tak, ale wiesz, już wtedy byłem warty, wiesz, jakichś naprawdę dobrych pieniędzy, a wtedy to nie ceniłem się. Dobra, nie będę cię dłużej trzymał, dziękuję bardzo. Dzięki wielkie.